Gdzie znajduje się największa pustynia na świecie? Pewnie myślicie, że w Arabii Saudyjskiej, albo że jest to pustynia Gobi lub Sahara. Tak naprawdę jednak największa na świecie jest pustynia polarna na Antarktydzie, w samym środku kontynentu. Słońce zachodzi tam całą zimę, a wtedy prędkość wiatru dochodzi do ponad 300 km na godzinę. A temperatura spada nawet do minus 53 stopni Celsjusza. Bardzo zimno, ciemno i sucho. Tylko 2% opadów w ciągu całego roku. Dziwnym trafem jednak zawiera ona 70% światowych zasobów wody. Po prostu jest zamarznięta. Tak, to jest pustynia. Biblia mówi o czasie, w którym świat znowu pogrąży się w zimnie i ciemności. Zostańcie z nami w kolejnym odcinku programu Apokalipsa Teraz. Będziemy dzisiaj studiować temat uwięzienia szatana oparty na 20 rozdziale Apokalipsy. Przejdziemy przez cały rozdział, który mówi o wydarzeniach czasów końca, a szczególnie o milenium. Jak zwykle, wyszliśmy na ulicę i zapytaliśmy Amerykanów, co wiedzą na temat milenium. Posłuchajcie ich odpowiedzi. Kiedy słyszę o milenium, przypominam sobie wszystkie te momenty w historii, gdy ludzie myśleli, że milenium już nadchodzi i się mylili. Niektórzy przez 1000 lat będą uwięzieni w otchłani, dlatego nazywamy ten czas milenium. Na świecie zapanuje spokój, owce i baranki będą leżeć razem i nastanie pokój. Jednak potem znów nastanie chaos i spustoszenie. Wierzę, że ci, którzy mają relację z Jezusem, zostaną pochwyceni, czyli zabrani do nieba. A potem po okresie 1000 lat on powróci. Myślę, że najważniejsze jest, jak traktujemy siebie nawzajem i co robimy, żeby być lepszymi ludźmi. Nie tylko wobec samych siebie, ale także wobec ludzi wokół nas. Nic więcej nie wiem. W Księdze Apokalipsy czytamy, że przez te 1000 lat szatan będzie przebywał na ziemi. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że ostatnia osoba nagrywała naszych operatorów w czasie, gdy oni nagrywali ją. Być może chciała podzielić się nagraniem z przyjaciółmi. Kilka ważnych perspektyw i komentarzy dotyczących milenium. My dowiemy się, co Słowo Boże ma do powiedzenia na ten temat. Zanim zagłębimy się w nasze studium, chcę nakreślić tło. Otwórzmy nasze Biblię na 20 rozdziale Apokalipsy. Nie będę czytał go w całości, ale kilka pierwszych wersetów. Apokalipsa 21. I widziałem anioła schodzącego z nieba, mającego klucz od otchłani i wielki łańcuch w swej ręce. I pochwycił smoka, węża starego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. I wrzucił go do otchłani i zamknął go i zapieczętował zwierzchu nad nim, aby nie zwodził więcej narodów, aż wypełni się 1000 lat. A potem musi być rozwiązany na krótki czas. I widziałem trony i usiedli na nich i został im dany sąd i dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i z powodu Słowa Bożego i którzy się nie pokłonili zwierzęciu ani jego obrazowi i nie przyjęli jego piętna na swoje czoło i na swoją rękę. I ożyli i królowali z Chrystusem 1000 lat, a pozostali umarli nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Szczęśliwy i święty, mający udział w pierwszym zmartwychwstaniu, bowiem nad tymi druga śmierć nie ma władzy, ale będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować 1000 lat. To pierwsza część rozdziału. Zamierzamy zająć się tym wszystkim. Ludzie myślą, że to trudny temat, ale my postaramy się go uprościć. Historie biblijne są kluczem do zrozumienia biblijnej teologii. Pomagają nam zrozumieć złożone kwestie profetyczne. Apokalipsa stanowi kalejdoskop różnych innych historii biblijnych.
Wrócimy więc do początku. Chciałbym wam przypomnieć, że w Ogrodzie Eden, kiedy Bóg stworzył raj, wszystko było dobre, bardzo dobre. Gleba była bogata, żyzna i urodzajna. Produkowała wiele egzotycznych owoców, których nie potrafimy nawet sobie wyobrazić. Człowiek nie musiał wykonywać ciężkiej pracy. Pracował, ale ta praca była przyjemna, a nie wyczerpująca. Po grzechu, gdy człowiek został wygnany z Edenu, Bóg powiedział, czytamy o tym w Księdze Rodzaju 3:17, przeklęta będzie ziemia z twojego powodu. Coś się zmieniło. Ziemia przestała być tak żyzna i produktywna. W Księdze Rodzaju 3:19 Bóg mówi do Adama: w pocie twego oblicza będziesz jadł chleb. Przechodzimy do rozdziału 4. Po tym jak Kain zabił brata, przekleństwo dotknęło go osobiście. Czytamy: gdy będziesz uprawiał ziemię, nie wyda ci więcej swojego plonu. A potem już po potopie uprawianie ziemi stało się jeszcze trudniejsze, ponieważ jej naturalna witalność się zmniejszyła. Kiedy na scenie pojawił się Izrael, Bóg powiedział ludowi przez Mojżesza, że mają uprawiać ziemię przez 6 lat, a w 7. roku pozwolić jej odpocząć. Miało to być coś w rodzaju szabatu, w czasie którego ziemia mogłaby odzyskać swoją witalność. Miała leżeć odłogiem, żeby się uzdrowić, odnowić zasoby składników odżywczych i odbudować glebę. Pod koniec XIX wieku George Washington Carver stał się sławny, ponieważ udowodnił plantatorom, że nie są w stanie dłużej uprawiać bawełny, bo wyczerpała ona zasoby azotu w glebie. Zaproponował uprawę innych roślin, takich jak bataty czy orzeszki ziemne. A co my zrobimy z orzeszkami ziemnymi? Coś wymyślę, odpowiedział i opracował wiele sposobów ich zastosowania. Wymyślił wiele rzeczy. Były to uprawy, które wprowadzały azot z powrotem do gleby i odbudowywały jego zasoby. Bóg wiedział, że ziemia potrzebuje odpoczynku, żeby mogła wyzdrowieć i odzyskać witalność. Przez jakiś czas Żydzi stosowali się do tego prawa, ale z historii biblijnej wiemy, że zostało ono w dużej mierze zapomniane. Bóg powiedział, ale w 7. roku zostawisz ją, aby odpoczęła, aby jedli z niej ubodzy twego ludu. Ubodzy mogli spożywać wszystko, co samoistnie pojawiło się na polach. Jednak Żydzi zbierali plony rok po roku i nie pozwalali ziemi odpocząć, więc Bóg stwierdził, skoro nie stosujecie się do tej zasady, zmuszę was do tego, żebyście pozwolili ziemi odpocząć. W końcu, po 490 latach nieposłuszeństwa, trafili do niewoli babilońskiej. Biblia mówi, że Babilończycy spalili Dom Boży i zburzyli mury Jerozolimy i wszystkie jej pałace spalili ogniem. Druga Księga Kronik 36:19 i dalej. Bardzo ważne wersety. A tych, którzy ocaleli od miecza, uprowadził do Babilonu. Nie przegapcie tego, bo to ważne. Ludzie, którzy nie uciekli z Jerozolimy, zginęli, a miasto zostało spalone. Ci, których oszczędzono i którym okazano litość, zostali zabrani do Babilonu, złotego miasta. Mówiliśmy już o tym, że Babilon był jak miasto ze złota. Kiedy minął odpowiedni czas, czyli 70 lat w Babilonie, powrócili do Jerozolimy, aby spłaciła ziemia swoje szabaty. Te słowa chcę szczególnie podkreślić. Aby spłaciła ziemia swoje szabaty, bo po wszystkie dni swego spustoszenia odpoczywała, aż wypełniło się 70 lat. Kiedy więc ziemia wokół Jerozolimy była spustoszona i nikogo tam nie było, zachowywała szabat. Nehemiasz pisze: nadto mur Jerozolimy jest zburzony, a jej bramy spalone ogniem. Kiedy zajrzymy do Apokalipsy i zaczniemy czytać na temat tysiąclecia, pamiętajcie, że Bóg powiedział, iż jeden dzień u Pana jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. I poprzez całą Biblię Bóg opiera się na zasadzie. Praca przez 6 dni i 7. dzień jako odpoczynek. Będzie to okres 1000 lat, kiedy ziemia będzie odpoczywać i uwalniać się od przekleństwa grzechu. Będzie spustoszona i wyludniona. Zostańcie ze mną, przyjaciele, a zobaczycie, jak to wszystko do siebie pasuje i tworzy logiczną całość. Będziemy czytać wiele wersetów biblijnych, więc zachęcam was do robienia notatek. Jak zwykle użyjemy formatu pytań i odpowiedzi, żeby przestudiować kwestię milenium. Pytanie pierwsze. Jakie wydarzenia wyznaczają początek tysiąclecia?
Pierwszym Tesaloniczan 4,16 apostoł Paweł pisze: gdyż sam Pan na wezwanie, na głos Archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba i zmarli w Chrystusie powstaną najpierw. Jezus zstąpi na ziemię, umarli powstaną. To bardzo ważny moment w historii, ponieważ wyznacza początek okresu tysiąca lat, o którym czytaliśmy w 20 rozdziale Apokalipsy. I ożyli i królowali z Chrystusem tysiąc lat. Szczęśliwy i święty, mający udział w pierwszym zmartwychwstaniu, zmarli w Chrystusie powstaną najpierw. Właśnie wtedy zaczyna się milenium, przyjście Pana i zmartwychwstanie. Ci z nas, którzy będą żywi, zostaną przemienieni i zabrani na spotkanie Pana w powietrzu. Czasami nazywamy to pochwyceniem, ale nie jest to sekretne pochwycenie. Wszyscy będą wiedzieli, kiedy to się stanie, a pozostali umarli. Czekajcie, skoro zmarli w Chrystusie powstali jako pierwsi, kim są pozostali umarli? To bezbożni. Są tylko dwie opcje. Jeśli nie wziąłeś tego, co dobre, zostało ci to, co złe. Są tylko dwie kategorie. Jezus powiedział: jesteś albo ze mną, albo przeciwko mnie. Jesteś zbawiony, albo zgubiony. W życiu są dwie drogi. Wąska prowadząca do nieba, albo szeroka prowadząca do zniszczenia. A pozostali umarli, nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. Co to oznacza? Kiedy tysiąc lat się skończy, ożyją. I dalej czytamy, to jest pierwsze zmartwychwstanie. Chodzi tutaj o tych, którzy zmartwychwstali przy powtórnym przyjściu Jezusa. Co jeszcze stanie się przy pierwszym zmartwychwstaniu? 1 Koryntian 15, 51-52. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy zostaniemy przemienieni. W jednej chwili, na głos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli zostaną wskrzeszeni jako niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. Kiedyś zastanawiałam się, co oznacza słowo niezniszczalni. Otrzymają chwalebne ciała, które nie będą się starzeć, psuć i niszczyć. Nieśmiertelne, wieczne i silne ciała. Zostaniemy przemienieni. Nie będzie to powolny proces, jak w przypadku motyla. Stanie się to w jednym momencie. Bóg potrafi to uczynić, bo to, co skażone, musi przeoblec nieskażoność, a to, co śmiertelne, musi przeoblec nieśmiertelność. Biblia mówi, ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, mając na myśli nasze obecne ciała, które się starzeją. One nie odziedziczą życia wiecznego. Który przemieni nasze poniżone ciało, aby się podobne stało jego chwalebnemu ciału. Otrzymamy ciała podobne do ciała, jakie miał Chrystus, gdy powstał z martwych. Bóg stworzył Adama i Ewę z prawdziwymi ciałami. Mieli żyć wiecznie. Jedli, pracowali, odpoczywali. Nie dlatego, że odczuwali zmęczenie, ale był to przyjemny odpoczynek. Były to realne fizyczne ciała. Bóg pragnie zrealizować swój oryginalny plan w jeszcze lepszej wersji. Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, utracili cztery elementy, które nazwalibyśmy duchową stroną ich natury. Gdziekolwiek teraz jesteście i również tutaj w studiu, obok nas znajdują się aniołowie, zarówno dobrzy, jak i źli, wszędzie wokół nas. Gdyż bój toczymy nie z krwią i ciałem, lecz z władzami, ze zwierzchnościami, które są wysoko. Istnieje rzeczywistość duchowa, której nie widzimy. Gdyby z naszych oczu zdjęta została zasłona, tak jak w przypadku sługi Elizeusza, zobaczylibyśmy, że wzgórza są otoczone rydwanami ognia. Kiedy człowiek zgrzeszył, ten duchowy zmysł uległ zniszczeniu. Otrzymamy ciała, które będą miały wymiar fizyczny i duchowy. Będą to chwalebne i nieśmiertelne ciała, mające umiejętności, których teraz nie posiadamy, ale będą rzeczywiste. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus jadł i powiedział: dotknijcie mnie i zobaczcie, bo duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Wówczas pojawi się ów niegodziwiec, którego Pan zniszczy blaskiem swego przyjścia. Przy swoim przyjściu Pan spali bezbożnych. To właśnie stanie się z nimi po tym, jak przyjdzie Jezus, będzie miało miejsce zmartwychwstanie, a my, uderzeni chwalebnymi ciałami, zostaniemy przemienieni, zabrani w powietrze na spotkanie z Panem i tam połączymy się ze zmarłymi w Chrystusie. To będzie początek tysiąclecia. Bezbożni, którzy pozostaną żywi, zostaną zniszczeni blaskiem Jego przyjścia.
Mamy dwie grupy. Jedną, która mówi, to jest Bóg, na którego czekaliśmy, On nas wybawi. I drugą, która ucieka od Jego obecności, wołając do kamieni skał, aby na nich upadły i ukryły ich przed Bożym obliczem. Kiedy Chrystus przyjdzie, całe stworzenie w pewnym sensie eksploduje. Ziemia będzie w naprawdę złym stanie. Czytamy, i stało się wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nigdy nie było, odkąd ludzie są na ziemi. Tak wielkie było to trzęsienie. I, zwróćcie na to uwagę, wszystkie wyspy uciekły, a góry nie zostały znalezione. I spadł z nieba na ludzi wielki grad cetnarowy. Wczoraj ktoś przysłał mi to zdjęcie kuli gradowej. Pochodzi z Australii i waży ponad 2 kilogramy. W wielu miejscach miały miejsce ogromne burze gradowe. Słyszałem, że największa kula gradowa miała wielkość piłki do softballu. Dla mnie ta wygląda jak piłka do softballu. Taki grad zdarzył się w Pakistanie i zabił wiele osób. Jedną z plag egipskich był grad, który zabijał ludzi i zwierzęta znajdujące się na pastwisku. Tutaj czytamy, że w czasie tego gradu każda kula będzie miała wielkość cetnara, czyli około 34 kg. Mamy więc trzęsienie ziemi. Góry zostają pochłonięte przez ziemię. Umarli w Chrystusie zmartwychwstają. Żywi zostają zabrani w górę na spotkanie z Panem. Bezbożni uciekają sprzed Jego oblicza i próbują ukryć się w szczelinach ziemi. Giną z powodu padającego z nieba gradu i właśnie w tym momencie zaczyna się milenium. W Apokalipsie 20 czytamy o aniele, który obecnie jest o wiele potężniejszy niż Lucyfer. Wiele osób podejrzewa, że jest to Gabriel. I widziałem anioła schodzącego z nieba i pochwycił smoka. Jan wspomina tutaj o smoku i wężu. Kto to jest? Szatan. Anioł ma w ręce wielki łańcuch. Kiedy mówimy o szatanie w łańcuchu, mówimy o jego uwięzieniu. Są to metafory. Nie da się zakuć diabła w kajdanki. Jak czytaliśmy, gdyż bój toczymy nie z krwią i ciałem, walcząc z siłami ciemności, nie używamy broni ludzkiej, fizycznej, ale broni duchowej, która jest wystarczająco silna, żeby zniszczyć każdą twierdzę. I pochwycił smoka, węża starego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. Szatan jest związany. Gdzie i w jaki sposób? Wiele osób niewłaściwie rozumie tę kwestię, więc na jej wyjaśnienie poświęcimy trochę czasu. Czytamy, że anioł wrzucił go do otchłani. W języku greckim użyto tutaj słowa abussos, pochodzące od tego samego rdzenia. Abussos znajdujemy na przykład, kiedy czytamy Septuagintę, czyli greckie tłumaczenie Starego Testamentu, które powstało na długo przed czasami Chrystusa. W tym przekładzie przy stworzeniu świata przez Boga czytamy, że ziemia była bezładem i pustkowiem, była abussos. W ten sposób opisana jest ziemia. W Biblii mamy również historię człowieka opętanego nad Morzem Galilejskim. Jezus przemawiał do dręczących go demonów i zapytał je o imię, a one przedstawiły się jako legion, ponieważ było ich wiele. Wtedy prosiły go, aby im nie nakazywał odejść stamtąd do otchłań. Widzicie tutaj słowo otchłań? To dokładnie to samo słowo, którego Jan używa w Apokalipsie. Pamiętam, jak pierwszy raz o tym przeczytałem. Szatan jest uwięziony w otchłani. Wiecie, świeży chrześcijanin, który czyta Biblię, wiele rzeczy bierze dosłownie. Próbowałem więc wyobrazić sobie tę otchłań. Kiedy byłem młodszy, odwiedzałem jaskinię w Parku Narodowym Carlsbad Caverns. Jeśli nigdy tam nie byliście, zapewniam, że jest to coś, co warto zobaczyć. Odkrył je 15-letni chłopiec, który nazywał się James White. Jim White. Wydawało mu się, że widzi dym wydobywający się ze wzgórz. Podszedł bliżej i okazało się, że była to chmara nietoperzy. Było ich tak wiele, że zasłoniły niebo. Chłopak postanowił to sprawdzić. Bardzo odważny młody człowiek. Z drutu kolczastego i elementów ogrodzenia zrobił drabinę, zszedł na dół do jaskiń, mając przy sobie jedynie pochodnie i zaczął je badać. Wracał do nich kilka razy i ostatecznie został kimś w rodzaju strażnika tego miejsca. Aby umożliwić wycieczki do Carlsbad Caverns, początkowo wybudowano coś w rodzaju chodnika, mającego zapewnić ludziom bezpieczeństwo. Było tam pewne urwisko z wielką starą rozpadliną, którą nazywano studnią bez dna. Przewodnicy mówili, patrz na to. Potem brali kamień, wrzucali go w przepaść, a on spadał i spadał i spadał.
Otchłań. Kamień wypadał gdzieś w Chinach, po drugiej stronie Ziemi. Nie wiem, co sobie myśleli. Kiedy zbudowano bardziej wyrafinowane zabezpieczenia, można było zejść do tej otchłani. Wcale nie była aż tak głęboka. Idąc około 200-300 metrów w dół, można było dotrzeć do jej dna, wypełnionego drobnym pyłem wapiennym i małymi kamykami, które wcześniej tam wrzucano. Ludzie nie słyszeli, jak upadają i myśleli, że przepaść nie ma dna. Czym więc jest otchłań? Czarną dziurą, do której Bóg wrzuci szatana? To samo słowo, abussos, użyte zostało, żeby opisać świat, na którym po jego stworzeniu panował chaos. Oznacza ono pustkę. Demony, które prosiły Jezusa, nie zsyłaj nas do abussos, miały na myśli pustkę, w której nie ma nikogo, kim mogłyby zawładnąć. Otchłań istniała nawet w czasach Chrystusa, a one nie chciały tam trafić. Diabeł jest pracoholikiem. Jeśli nie ma co robić, doprowadza go to do szału. Prawdopodobnie już jest szalony. Ale bezczynność jest dla niego naprawdę trudna. Szatan i demony nie manifestują swojej obecności poprzez nawiedzanie domów. Bo co jest ekscytującego w opanowaniu kilku metrów kwadratowych? Nie o to mu chodzi. Jego interesuje manipulowanie ludźmi i zwierzętami, żywymi istotami. Kiedy zostają przepędzeni, nie mają czym zawładnąć. Demony powiedziały do Jezusa, nie każ nam odchodzić do abussos, pozwól nam wejść w świnie. Ostatecznie Chrystus pozwolił im na to, a one doprowadziły do tego, że zwierzęta spadły z urwiska. Uwięzienie szatana w otchłani oznacza zostawienie go na tym świecie przez 1000 lat bez nikogo, kim mógłby manipulować i kogo mógłby kusić. Zastanówcie się, czy to nie ma sensu? Gdzie udadzą się zmarli w Chrystusie, kiedy On powróci? W górę. Co stanie się ze zmarłymi bezbożnymi, gdy Jezus powróci? Pozostaną martwi. Dla nich nie ma zmartwychwstania. Czytamy, a pozostali umarli nie ożyli, aż dopełniło się 1000 lat. Gdzie udadzą się żywi w Chrystusie? W górę. Co stanie się z żywymi bezbożnymi? Zostaną zniszczeni przez blask Jego przyjścia. Ile osób pozostanie na ziemi, kiedy przyjdzie Jezus? A właściwie po tym, jak przyjdzie? Nikt. Co więc będzie robił diabeł? Biblia mówi, że w czasie powrotu Chrystusa niebo ustąpiło jak zwijający się zwój. Słońce poczerniało jak wór włosiany i księżyc stał się jak krew. Więc na planecie jest zimno, nie będzie globalnego ocieplenia, a raczej globalne zlodowacenie. Ziemia będzie zimna, ciemna, wyludniona i pełna zniszczenia. Spójrzmy na kilka wersetów, które to opisują. Pytanie trzecie. Kto zostanie wzbudzony w czasie drugiego zmartwychwstania i kiedy będzie ono miało miejsce? A pozostali umarli nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. Oznacza to, że pod koniec milenium bezbożni wyjdą z grobów. Czytamy. Wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą Jego głos. I ci, którzy dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie do życia. Zwróćcie uwagę, że Jezus mówi o dwóch zmartwychwstaniach, Jan 5:28-29. Ale i ci, którzy źle czynili, na zmartwychwstanie na potępienie. Pod koniec 1000 lat nastąpi apokalipsa zombie. Wszyscy oni wyjdą z grobów. Ktoś może powiedzieć, to oczywiste, że kiedy przyjdzie Jezus, sprawiedliwi otrzymają chwalebne, nieśmiertelne ciała. Co jednak z bezbożnymi, którzy wstaną po okresie 1000 lat i będą w niezbyt dobrej kondycji? Nie jestem pewien, ale podejrzewam, że Bóg złoży ich w całość, żeby widzieli, co się dzieje. Jeśli wychodzisz z grobu i nadal bolą cię plecy, nie wróży to dobrze. Prawdopodobnie uczestniczysz w niewłaściwym zmartwychwstaniu, ponieważ masz stare ciało. I o to tutaj chodzi. W jakim stanie znajdzie się Ziemia? W jakim stanie będzie planeta w czasie 1000-letniego szabatu, kiedy będzie odpoczywać i będzie opustoszała? Po katastrofalnym trzęsieniu ziemi i burzy gradowej, które wyznaczają początek milenium, oto Pan spustoszy ziemię i zniszczy ją, i odmieni jej powierzchnię. Rozpadnie się ziemia. Czy Izajasz mówi tutaj o przeszłości, czy może patrzy w przyszłość? Opisuje, co będzie działo się z ziemią w czasie milenium. Jeremiasz 4:23. Spojrzałem na ziemię, a oto bezład i pustkowie. Brzmi znajomo? Na niebo, a nie ma na nim światła. Spojrzałem na góry, a oto się trzęsą. Spojrzałem, a oto nie ma ludzi, a wszelkie ptactwo niebieskie odleciało. Czyli było, ale już ich nie ma.
Spojrzałem, a oto pole urodzajne stało się pustynią, a wszystkie miasta zostały zburzone. Nie mówimy tutaj o Księdze Rodzaju. Wszystkie miasta zostały zburzone przed obliczem Pana, przed obliczem Jego płonącego gniewu. Pan zapowiada, że przyjdzie i uczyni koniec, ale jeszcze nie ostateczny. Jeremiasz opisuje tutaj czas, w którym świat jest pusty. Wszystkie miasta są zburzone, a na ziemi nie ma ani jednego człowieka. Spójrzmy na kolejne wersety. Wiem, że dla niektórych to coś nowego. I zostaną pobici przez Pana w tym czasie od krańca ziemi aż do krańca ziemi. Nie będzie się ich opłakiwać, ani zbierać, ani chować. Zazwyczaj po bitwach, w których jest wielu zabitych, rodziny albo służby przychodzą, zabierają ciała i je chowają, aby życie w tym miejscu mogło toczyć się dalej. Tutaj jednak tak się nie dzieje i to nie jest ładny obrazek. Nadejdzie dzień, w którym ciała zabitych przez Pana pokryją ziemię od jednego jej końca do drugiego. Nikt nie będzie ich opłakiwał, zbierał ani grzebał. Nie mam slajdu z tym fragmentem, ale w Apokalipsie 19 czytamy, że Bóg wezwał wszystkie padlinożerne ptaki, orły i sępy, na ucztę złożoną z padliny. Zazwyczaj po wielkich bitwach, kiedy zabicie leżą na polach, niebo staje się ciemne od ogromnej ilości tych padlinożernych ptaków. Pamiętacie, co Goliat powiedział do Dawida? Zabiję cię i nakarmię tobą myszołowy. Oczywiście parafrazuję. Dawid odrzekł, nie, stanie się odwrotnie. To był powszechny znak, niebo ciemne od padlinożernych ptaków. A tutaj czytamy, że cała ziemia będzie ich pełna. Pan mówi do nich, chodźcie i jedzcie ciała królów, wodzów, mocarzy, ponieważ na całej planecie leżą zabici. Nie będzie się ich opłakiwać, ani zbierać, ani chować. Gdzie będą znajdować się święci w czasie milenium i czym będą się zajmować? Jezus powiedział, przyjdę znowu. Chyba wszyscy znamy werset z Jana 14. W domu mego Ojca wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, idę przygotować wam miejsca, gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu. Obiecał to, więc dotrzyma słowa i stanie się to już wkrótce. Przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście byli tam, gdzie ja. Tutaj muszę się zatrzymać, wziąć oddech i wyjaśnić, dlaczego to taki ważny temat. Istnieją dwa sprzeczne poglądy na kwestię milenium, których nie da się pogodzić. Pewna grupa, i jest to dość nowe spojrzenie, które pojawiło się w ciągu ostatnich 150 lat, wierzy, że spędzimy tysiąclecie na ziemi, a pochwycenie będzie sekretne. Kościół zostanie zabrany, ale życie na ziemi będzie toczyło się dalej w czasie 7 lat ucisku. Potem Jezus powróci ze świętymi, którzy pozostaną na ziemi i przez 1000 lat będą sprawowali władzę nad bezbożnymi. Nie chciałbym, żeby tak się stało. Czy rządzenie bezbożnymi to coś dobrego? Szatan będzie związany, więc może nie byłoby tak źle. Ale my będziemy mieli chwalebne ciała, a bezbożni nie. Co oznacza, że oni będą umierać, a my nie. To nie ma sensu. Ten scenariusz stworzyły takie osoby jak Hal Lindsey i Tom LaHaye. Nie kwestionuję ich szczerości, szanuję ich, ale nie zgadzam się z nimi. W ich schemacie ostatnich dni na ziemi zawsze pozostaje ktoś żywy. Nie ma tam miejsca na wszystkie wersety mówiące o tym, że ziemia jest opustoszała, że odpoczywa. W jakim kierunku się udamy, kiedy Jezus przyjdzie? On odpowiedział, że zabierze nas do siebie, żebyśmy mogli mieszkać w domach, które dla nas przygotuje. Oczywiste jest więc, że udamy się w górę. Czytamy, że bezbożni zostaną zniszczeni przez blask przyjścia Jezusa, a zabici przez Pana pokryją ziemię. Nie da się pogodzić tych dwóch poglądów. Nie spędzimy milenium na ziemi, ale w niebie. Za chwilę pokażę wam więcej wersetów na ten temat. Apokalipsa 20:4. I widziałem trony i usiedli na nich i został im dany sąd. I ożyli i królowali z Chrystusem 1000 lat. No właśnie, pastorze Doug, sprawiedliwi będą rządzić bezbożnymi. Ja nie chcę mieć nad nimi władzy. Co to znaczy, że będziemy królować? Jezus jest królem wszechświata, a my zostaliśmy stworzeni na Jego obraz. On nie tylko nas zbawił, ale zabierze nas, żebyśmy mieszkali w stolicy całego wszechświata z wszechmogącym Bogiem i królowali razem z Nim nad całym stworzeniem.
stworzeniem. Nie są to rządy despotycznego władcy, ale rządy miłości. Idea, że w czasie milenium będziemy dyrygować bezbożnymi, nie mieści się w moim pojęciu nieba. Życie i panowanie z Chrystusem oraz wysławianie Jego dobroci i miłości przed wszystkimi nieupadłymi istotami to ekscytująca myśl. Czytamy. Będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować 1000 lat. Apokalipsa 26. Będzie to miało miejsce w niebie. Gdzie znajduje się morze ze szkła? To jest klucz, który pomoże nam to zrozumieć. Nie mam tego na slajdzie, ale przeczytamy ten werset w naszych Bibliach. Wydaje mi się, że zaznaczyłem sobie ten fragment, żeby szybko go znaleźć. Zaczynamy od Apokalipsy 4, a potem przeskoczymy do Apokalipsy 15. Apokalipsa 4:1. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie. Gdzie? Potrzebuję pomocy publiczności w studiu, ponieważ wiem, że wiele osób studiuje razem z nami. Chcę, żebyśmy wszyscy byli na bieżąco skoncentrowani na tych kwestiach. Drzwi były otwarte w niebie, a głos pierwszy, który słyszałem, jako trąby mówiącej ze mną, rzekł: wstąp tu. W jakim kierunku? Wstąp tu, a pokażę ci, co ma się dziać potem. Udaje się więc do nieba, widzi tron Boga i 24 starców. I werset 6. A przed tronem było morze szklane, podobne do kryształu. Mamy więc tutaj morze szklane przed Bożym tronem. A teraz przechodzimy do Apokalipsy 15:1. Potem widziałem inny znak na niebie, wielki i zadziwiający. 7 aniołów, mających 7 plag ostatecznych, gdyż na nich zakończy się gniew Boży. I widziałem jakby morze szklane zmieszane z ogniem i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad owym zwierzęciem i nad jego obrazem i nad jego piętnem. Czy ludzie, którzy odnieśli zwycięstwo nad piętnem zwierzęcia, żyli w przeszłości, czy nadal jest to przyszłość? Jest tutaj mowa o ostatnich dniach, piętno zwierzęcia. Gdzie znajdują się ci ludzie? Nad szklanym morzem. I widziałem jakby morze szklane zmieszane z ogniem i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad owym zwierzęciem i nad jego obrazem i nad jego piętnem i nad liczbą jego imienia, stojących nad morzem szklanym, mających cytry Boże i śpiewających pieśń Mojżesza i Baranka. Widzimy więc, że kiedy przyjdzie Jezus, zostaniemy zabrani w górę do nieba, staniemy nad morzem ze szkła. Nie zostaniemy tutaj. Chciałem podkreślić ten element. Co będziemy robić? 1 Koryntian 6:2. Czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat? 1 Koryntian 6:3. Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziecie? Co to znaczy? Przede wszystkim chciałbym, żebyście odrzucili wszystkie typowe poglądy na to, co oznacza sąd. Jeśli powiem, wyobraź sobie sędziego, typowy zachodni umysł Amerykanina od razu przywoła obraz współczesnego sędziego. Jaki kolor ma jego toga? Jest czarna. Co trzyma w rękach? Młotek sędziowski. Co on robi? Winny, niewinny, winny, niewinny. Sędzia decyduje o tym, czy ktoś jest winny i mówi, 40 lat, jesteś wolny, wyznacza karę. W umyśle żydowskim sąd był czymś zupełnie innym. Zapewne nieraz używaliście wyrażenia, ta osoba ma dobry osąd. Nie oznacza to, że chodzi i decyduje, winny, niewinny, niewinny, winny. Oznacza to, że umie dokonać oceny, posiada umiejętność właściwej oceny sytuacji. Kiedy więc czytamy, że będziemy sądzić, skoro znajdziemy się w niebie, żeby spotkać się z Panem, czy nie oznacza to, że jesteśmy zbawieni? A bezbożni są zgubieni. Nie będziemy więc decydować i całe szczęście, kto będzie zbawiony, a kto zgubiony. To już po prostu wiadomo. Kiedy jednak przez 1000 lat będziemy w niebie, pojawi się wiele pytań. Ja mam dużo pytań. Ktoś powiedział, że w niebie czekają na nas 3 niespodzianki. Pierwsza. Będziesz tam. Druga, będą tam ludzie, których nigdy byś się tam nie spodziewał. Spróbuję to zilustrować. Na przykład Szczepan, męczennik, trafia do nieba, cieszy się, aniołowie oprowadzają go po niebie, a ponieważ jest męczennikiem, jest traktowany w szczególny sposób. Nagle widzi inny pochód i pyta, co to jest? Dowiaduje się, że wśród tych osób jest Saul. Co? Kiedy Szczepan ostatni raz widział Saula, ten zabijał chrześcijan. I mogę wyobrazić sobie, jak teraz mówi do aniołów. Nie chciałbym stawiać was w trudnej sytuacji, bo zazwyczaj robicie dobrą robotę, ale tym razem popełniliście błąd.
Ten człowiek nie powinien tu być. Nie wiecie, że to płatny morderca, który pracował dla faryzeuszy? Dobrze, że zapytałeś, Szczepanie. Chodź z nami. Kiedyś mówiłem, że poszli oglądać wideo albo DVD, ale teraz powiedziałbym, że zajrzeli do internetu. W każdym razie poszli do Bożej Biblioteki, w której wszystko jest zapisane. Biblia mówi, że można w niej znaleźć każde próżne słowo, wszystko, co zrobiliśmy. Idą więc do niebiańskiej biblioteki, żeby pokazać Szczepanowi, co się stało. Pokazują mu Pawła na drodze do Damaszku, jego dramatyczne nawrócenie, jego trzydniową pokutę i płacz nad tym, co zrobił. Do końca życia miał wyrzuty sumienia z powodu tego, co zrobił Szczepanowi. Szczepanie, twoja ostatnia modlitwa brzmiała: nie poczytaj im tego za grzech. Bóg wysłuchał twojej prośby i przebaczył Saulowi. Tak? Wow, nie wiedziałem. Niespodzianka polega więc na tym, że spotkasz tam ludzi, których się nie spodziewałeś. Trzecia niespodzianka. Zapytasz, gdzie jest diakon Jones? Chciałbym się z nim przywitać. Anioł odpowie, o, mam złe wieści. Jeśli chcesz je poznać, chodź ze mną. Z zewnątrz życie diakona Jonesa wyglądało bardzo dobrze. Zawsze chodził z Biblią pod pachą i wielkim uśmiechem. Śpiewał najgłośniej, ale miał ukryte grzechy. Biblia mówi, że rzeczy ukryte zostaną ogłoszone z dachów. Będziesz zawiedziony, bo kogoś ci bliskiego tam nie będzie. Bóg pragnie, żebyś go kochał i mu ufał. Chce, żebyś wiedział, iż zrobił wszystko, co mógł, żeby zbawić twoich bliskich, ale nie miał innego wyboru. On pozwoli nam zajrzeć do niebiańskich ksiąg, żeby pokazać, pragnąłem go uratować bardziej niż ty, ale nie mogłem postąpić inaczej. Na podstawie mojego prawa i Ewangelii musiałem postąpić w ten sposób. Będziemy więc badać te rzeczy i oceniać Boże sądy. Czytamy też, że będziemy sądzić aniołów. Oczywiście nie chodzi o dobrych aniołów. Będziemy badać Boży sąd nad złymi aniołami. Wrócimy jeszcze do tego w naszym wykładzie. Co się stanie przy końcu milenium? Czytamy, oto nadchodzi dzień Pana i staną Jego nogi w tym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciw Jerozolimy na wschodzie. Jezus powiedział do uczniów, odchodzę, ale wrócę. W Dziejach Apostolskich 1 czytamy, ten Jezus, który został od was wzięty, tak przyjdzie, jak go widzieliście. Zostawił ich na Górze Oliwnej. Jedna z Ewangelii mówi, że było to w Betanii, a Betania leży na Górze Oliwnej. On powróci tak, jak odszedł. Biblia mówi więc, że przy końcu tysiąca lat staną Jego nogi w tym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciw Jerozolimy na wschodzie. Przy okazji jest to najdroższy cmentarz na świecie. Każdy Żyd chce być pochowany na Górze Oliwnej ze względu na ten werset. Chcą zobaczyć przychodzącego Mesjasza. A Góra Oliwna rozdzieli się, tworząc ogromną dolinę. To nie będzie wielki kanion, ale dolina, która będzie miała prawie 500 kilometrów szerokości, ponieważ do tej doliny stąpi Nowe Jeruzalem. A ja, Jan, widziałem miasto święte, Nową Jerozolimę, schodzącą z nieba od Boga, przygotowaną jak panna młoda, przystrojona swojemu mężowi. Kto jest w tym mieście? Odkupieni, Jezus, dobrzy aniołowie. Miejsce zamieszkania Boga stąpi na nasz świat i zostanie osadzone na terytorium obejmującym Ziemię Obiecaną. Spełni się to, co Bóg obiecywał patriarchom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Ta ziemia będzie należeć do ciebie i twoich potomków na wieki. Czy on dotrzymuje swoich obietnic? W obrębie murów Nowego Jeruzalem znajdą się wszystkie granice, które on obiecał Dawidowi i Abrahamowi. My też będziemy w tym mieście. Właśnie to zdarzy się przy końcu milenium. W jaki sposób szatan zostanie uwolniony ze swojego więzienia? Dlaczego był w więzieniu? Ponieważ jest pracocholikiem, a przez tysiąc lat nie miał co robić. Był związany okolicznościami. Wyobraźcie to sobie. Diabeł zapewniał swoich aniołów. Zaufajcie mi. Mój plan jest lepszy niż plan Boga. Zaufajcie mi, a wygramy. Przez ten tysiąc lat prawdopodobnie będą ścigać go po całej planecie, mówiąc, posłuchaliśmy cię i przez ciebie straciliśmy wieczność.
a on nie będzie mógł od tego uciec. W końcu świat, na którym przez 1000 lat panowała ciemność, zostanie rozświetlony. Biblia mówi, że Nowy Jeruzalem jest jasny jak słońce. Miasto zstępuje na dół, oświeca więzienie, a kiedy stopy Jezusa dotykają ziemi, wzywa On do powstania wszystkich, którzy kiedykolwiek żyli na ziemi. Jakby wielka igła wtłoczyła życie pod skórę naszej planety. Nowe Jeruzalem stąpi na dół, a Chrystus powie: wyjdźcie! I bezbożni wszystkich wieków, miliardy ludzi, wyjdą z grobów. A gdy skończy się 1000 lat, rozwiązany zostanie szatan ze swego więzienia. Teraz będzie mógł kusić i manipulować niezliczonymi tłumami. Znów zacznie pracować z całą tłumioną przez milenium energią. Co zrobi szatan, gdy bezbożni zostaną wzbudzeni z martwych? I wyjdzie, aby zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, aby zgromadzić je do bitwy. Myślałem, że na slajdach mam werset dotyczący Goga i Magoga, ale chyba nie. Jeśli macie ze sobą Biblię, otwórzcie je na księdze Ezechiela 38. Chcę zwrócić waszą uwagę na kilka wersetów. Kim są Gog i Magog? Niektórzy z moich przyjaciół twierdzą, że symbolizują oni Rosję i Chiny. Nic w Biblii na to nie wskazuje. Gog i Magog, cztery krańce ziemi. Nie mówi tutaj o północy, ale o czymś globalnym. Raz pierwszy o Gogu i Magogu wspomina Księga Rodzaju 10. Byli to starożytni wrogowie ludu Bożego. Pamiętajcie, że wszystkie nazwy i imiona w Apokalipsie mają charakter symboliczny. Mówi ona o Egipcie, ale nie o tym fizycznym, o Sodomie, której już nie ma, o Balaamie, który już nie żyje, o Izabel. Chodzi o cechy charakteru tych osób, a nie rzeczywiste osoby, o czyny, którymi zasłynęły na kartach Biblii. Gog i Magog oznacza po prostu ten, który wyszedł z Goga, dziecko Goga, czyli Gog i jego dzieci, jak Babilon i jego córki. Herodiada zmusiła swoją córkę, aby zatańczyła. Izabel i jej córka Atalia prześladowały proroków bożych. Przywódca i jego dzieci, to właśnie oznacza Gog i Magog, byli starożytnymi wrogami ludu bożego. Symbolizują oni bezbożnych wszystkich wieków, którzy walczyli przeciwko Bogu. Ezechiel 38:1. I doszło mi słowo Pana, mówiąc: Synu człowieczy, zwróć swą twarz przeciwko Gogowi w ziemi Magog, głównemu księciu w Mesech i Tubal, i prorokuj przeciw niemu. Nie będę czytał całego rozdziału, przejdźmy do wersetu 16. I przypadniesz na mój lud izraelski jak obłok. Jak co? Jak obłok, aby okryć tę ziemię w dniach ostatecznych. Kiedy to się stanie? Sprowadzę cię do mojej ziemi, aby poznały mnie narody, gdy na ich oczach okaże się świętym na tobie, Gogu. I werset 22. I osądzę go zarazą i krwią, i spuszczę na niego i na jego wojska i na wiele innych narodów, które z nimi będą, a więc nie tylko na niego, ale także na innych ludzi, inne narody i plemiona. Narzekać będą przed nim wszystkie plemiona ziemi. Oczywiście zgubieni. Spuszczę na niego ulewny deszcz i grad kamieni, ogień i siarkę. Czy miało to miejsce w przeszłości? Nie. To proroctwo dotyczy przyszłości. Polecam przeczytanie całego rozdziału. To niesamowite, jak wyjaśnia on Apokalipsę. Diabeł okryje ziemię jak obłok, liczba ludzi jak piasek morski. Szatan widzi przed sobą ogromną armię, miliardy bezbożnych. Wszyscy, którzy kiedykolwiek żyli, wychodzą z grobów. Diabeł mówi: tutaj na zewnątrz miasta jest nas o wiele więcej niż tych, którzy są w środku. Ktoś powiedział, że nadzieja umiera ostatnia. Myślę, że również w przypadku diabła, który myśli: a może? On się nie poddaje. Pamiętam pewną historię o kobiecie, która pracowała w biurze. Była chrześcijanką, a jej współpracownik ateistą. On zawsze był nastawiony pesymistycznie i negatywnie, a ona zawsze miała optymistyczny nastrój. Chodził do biura i mówił: o nie, pogoda jest okropna, leje jak z cebra. A ona na to: no dobrze, urosną piękne kwiaty. Pewnego dnia wpadł na pomysł. Mam ją, teraz na pewno nie powie nic pozytywnego. Wszedł do biura i odezwał się: o, na świecie jest tyle nieszczęścia. Ten diabeł jest naprawdę okropny, prawda? Odpowiedziała: z pewnością jest bardzo zajęty. Diabeł jest pracocholikiem. Kiedy tylko zobaczy, że znów ma ludzi, którymi może manipulować, od razu spróbuje ich pobudzić. Kto należy do tej grupy? Czy są tam geniusze wojskowi?
Na przykład Aleksander Wielki prawdopodobnie zapił się na śmierć, więc nie spodziewam się go w niebie. Napoleon, wielki dowódca. Nie włączam w to Hitlera, ponieważ nie był on zbyt dobrym wojskowym, ale raczej mówcą motywacyjnym. Mamy więc tych geniuszy, wszystkich naukowców, począwszy od tych sprzed potopu, aż do tych z czasów końca. Mają oni do dyspozycji wszystkie zasoby świata, więc proponują, zbudujmy broń i przypuśćmy atak na miasto Boże. I weszli na szerokość ziemi i otoczyli obóz świętych. Co to znaczy? Czym jest obóz świętych? Nowa Jerozolima, która zstępuje z nieba od Boga. Otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. Wiemy, co to za miasto. Zatrzymajmy się tutaj. W ten sposób buduję napięcie i trzymam was w niepewności. Studiowaliśmy temat milenium. Co oznacza mille? Tysiąc. Annum, lata. Słowo milenium nie występuje w Biblii. Biblia nazywa ten okres tysiącem lat. W Biblii nie ma też określenia Trójca Święta. Nie jestem nawet pewien, czy znajdziemy w niej słowo Biblia. Słowo Biblos występuje chyba w języku greckim. Jest to nauka, która mówi o okresie tysiąca lat, kiedy Ziemia jest opustoszała. Zróbmy małą powtórkę tego, co już wiemy. Milenium zaczyna się pierwszym zmartwychwstaniem. Jezus przychodzi, bezbożni giną. Przez tysiąc lat żyjemy i królujemy z Chrystusem w niebie. Pod koniec tego okresu na ziemię wstępuje nowe Jeruzalem. Bezbożni zostają zbudzeni z martwych, a diabeł namawia ich, aby przypuścili atak na lud Boży. Przeczytajmy jeszcze raz Ezechiela 38:16. I przypadniesz na mój lud izraelski jak obłok, aby okryć tę ziemię. Biblia mówi, że ich liczba jest jak piasek morski, nawet Apokalipsa używa słowa obłok. Próbuję to sobie wyobrazić. Obecnie na świecie mamy około 8 miliardów ludzi. Niestety większość z nich nie będzie odkupiona. Szeroka jest droga, która prowadzi na zatracenie. Otoczą oni miasto Boże, a diabeł natchnie ich swoim entuzjazmem i mocą. Powie, możemy zdobyć to miasto. Ostatni raz, gdy go widzieli, wcielał się w Chrystusa. Szatan stwierdzi, jestem prawowitym właścicielem tego miasta. Oni mi je odebrali, ale możemy je odzyskać. Dam wam moc. Chodźcie ze mną, zaufajcie mi. A oni są zdesperowani. To ich ostatnia nadzieja. Co stanie się w tym kluczowym momencie? I widziałem wielki biały tron i siedzącego na nim. I osądzeni zostali umarli według ich uczynków zapisanych w księgach. Kiedy więc będą gotowi, żeby zaatakować Boże miasto, Chrystus uniesie się nad Jerozolimą, siedząc na białym tronie. Emanująca z Niego chwała będzie jaśniejsza niż słońce, a Jego moc sprawi, że wszyscy znieruchomieją. Moc Boża jest niesamowita. Co zrobili Izraelici, kiedy w czasach Eliasza Bóg spuścił na ziemię ogień? Upadli na kolana i powiedzieli, Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Zobaczyli Jego moc. Kiedy Bóg dał przykazania, ludzie stchórzyli. Prosili Mojżesza, nie pozwól Bogu znowu do nas przemawiać. Kiedy Chrystus w swojej chwale wzniesie się na białym tronie, wszyscy znieruchomieją. I to jest moment, który nazywamy sądem wielkiego białego tronu. W tym czasie wszyscy zostaną osądzeni według ich uczynków zapisanych w księgach. Jeśli nasze imiona nie znajdują się w Księdze Życia, zostaniemy wrzuceni do jeziora ognia. Zaraz do tego dojdziemy. Kiedyś, myśląc o sądzie przed wielkim białym tronem, wyobrażałem sobie, że Bóg ustawi wszystkich, którzy kiedykolwiek żyli, w bardzo długiej kolejce i powie, no dobra, podchodźcie pojedynczo. Otworzymy księgi, przesłuchamy świadków, złożycie zeznania. Obrońca, oskarżyciel, prokurator. Kto wie, jak długo będzie trwać każdy proces? Gdyby to było w Ameryce, trwałoby to bardzo długo. Są tutaj ludzie, których wina jest oczywista, więc od razu trafią do celi śmierci. Nie, nie tak będzie się to odbywać. Czy Bóg może zbawić 20 osób w jednej chwili? W dniu Pięćdziesiątnicy 3000 zostały zbawione w ciągu jednego dnia, a kilka dni później 5000. Czy Bóg jest w stanie w jednej chwili osądzić miliony? Tak. Kiedy wszyscy staną przed Jego obliczem, na niebie wyświetlone zostanie panorama z całym planem zbawienia i wysiłkami, jakie poczynił Bóg, żeby zbawić każdego człowieka. Oni jednak nie chcieli w tym uczestniczyć. Nie poddali się Bogu, nie zaufali Mu i nie zostali odkupieni.
Pokazane zostaną ich czyny, dokładne miejsca, w których zboczyli z właściwej drogi i wystąpili przeciwko Bogu. Wszystko stanie się jasne. Myślę, że ludzie znajdujący się na zewnątrz miasta będą rozglądać się wokół i mówić: jestem tutaj przez Ciebie, jestem tutaj przez Ciebie, dlaczego mnie zwiodłeś? Będą patrzeć na mury miasta i zobaczą tam odkupionych, rozpoznają niektórych. Oto ten, którego prześladowałem, tam w środku, a ja jestem na zewnątrz. Dla wszystkich będzie to czas szacowania zysków i strat. Bóg powiedział: pomsta należy do mnie, odpłacę im w dniu sprawiedliwości i sądu. Nie wiem, jak długo to potrwa, ale wszyscy będą musieli pogodzić się ze swoimi sekretami. Będą tam ludzie, którzy znaleźli się w mieście, ponieważ wywieraliśmy na nich dobry wpływ i okazywaliśmy im miłość. Będziemy też musieli patrzeć na tych, którzy znaleźli się na zewnątrz miasta z powodu naszego postępowania. To jest wielki finał. W Mateuszu 25 Jezus mówi: nadchodzi dzień, w którym jak pasterz zgromadzę przed sobą wszystkie narody, owce i kozły, dobrych i złych aniołów. Jedna grupa po prawej stronie, wierni, dobrzy słudzy, wejdźcie do radości Pana swego. Druga grupa, idźcie w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom. Co się stanie, gdy sąd nad bezbożnymi się zakończy? Jako żyję ja, mówi Pan, że zegnie się przede mną wszelkie kolano i każdy język wysławiać będzie Boga. To jest ten czas, kiedy każdy, na zewnątrz miasta i w środku, zobaczy sprawiedliwość i dobroć Boga przejawiającą się w planie zbawienia. Wszyscy będą wysławiać Boga, aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język... Czy oznacza to tylko zbawionych? Również języki zgubionych. Dobrzy aniołowie, a nawet diabeł i jego aniołowie. Szatan prawdopodobnie wbrew swoim pragnieniom, wbrew swojej dumie, będzie zmuszony przyznać: Bóg jest dobry, Jezus jest Panem. Diabeł powiedział do Jezusa: jeśli skoczysz i oddasz mi pokłon, dam ci ten świat. Jezus odrzekł: nie wezmę go od ciebie w ten sposób. Wykupię go moją krwią. A teraz to nie Jezus oddaje cześć szatanowi, tylko szatan pada na kolana przed Chrystusem. Potem usłyszałem wielki głos licznego ludu w niebie mówiącego: prawdziwe i sprawiedliwe są Jego sądy. O czym jest tutaj mowa? O przyznaniu, że Jego sądy są dobre. Właśnie o to chodzi, kiedy czytamy, że sąd został oddany świętym. Oficjalnie ogłosimy, że Bóg jest sprawiedliwy. Co stanie się później? Jak czytaliśmy w Ezechielu, zanim spadnie ogień, szatan, gdy tylko wstanie z kolan, krzyknie: za mną, zdobędziemy miasto. To nasza ostatnia szansa. Nadal nie może się powstrzymać. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę i spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, które pewnie wam się nasuwa. Dlaczego Bóg zezwala na całą tę szopkę, dając szatanowi kolejną szansę? Dlaczego po prostu go nie osądzi i nie zniszczy w czasie swojego przyjścia? Pamiętajcie, że cały wszechświat i wszyscy nieupadli aniołowie kiedyś kochali Lucyfera. Nie wiemy, jak długo żył, zanim się zbuntował. Być może miliony lat. Bóg przygotowuje się do zniszczenia najpotężniejszej istoty, jaka kiedykolwiek została stworzona. On pokazuje, że chociaż Lucyfer miał 1000 lat, żeby przemyśleć rezultaty swojego postępowania, chodząc po opustoszałej ziemi, nie zmienił swojego podejścia i nadal twierdzi: moje rządy będą lepsze. Aniołowie patrzą na to i mówią: naprawdę? Rozejrzyj się. Nawet po tym wszystkim on nie potrafi się zmienić. Całkowicie stracił szansę na odkupienie. Bóg powie: zanim spuszczę ogień, chcę, żeby wszyscy wiedzieli, iż nie miałem wyboru. Szatan po raz kolejny namówi ludzi, żeby zaatakowali Boga. Prawdopodobnie wybuchnie wśród nich zamieszanie i zwrócą się przeciwko sobie nawzajem. W końcu Bóg przejdzie do trzeciej fazy sądu, czyli wykonania wyroku. I zszedł ogień od Boga z nieba i pożarł ich. To jest właśnie ten ogień i siarka, o którym czytaliśmy w Ezechielu 38. Spadający ogień utworzy ogniste jezioro. Każdy zostanie ukarany zgodnie z tym, na co zasłużył. Ten, kto zrobił
więcej złego, otrzyma większą karę. Kilka złych postępków, mniejsza kara. Będą różne stopnie kary. Najdłużej będzie cierpiał szatan. Dniem i nocą, aż zostanie całkowicie zniszczony. A jeśli ktoś nie został znaleziony w Księdze Życia, został wrzucony do jeziora ognistego. Bóg nie cieszy się z tego, że zgubieni trafią do ognistego jeziora. Zwróćcie uwagę, że Biblia opisuje to jako drugą śmierć. Czy świat spłonie na zawsze? Nie. Tutaj mamy podsumowanie tego, o czym mówiliśmy. Milenium zaczyna się od pierwszego zmartwychwstania i powtórnego przyjścia. Przez 1000 lat będziemy mieszkać i królować z Chrystusem. 1000-letni szabat. W tym czasie Ziemia będzie opustoszała. Przy końcu milenium nastąpi drugie zmartwychwstanie. Święte miasto stąpi na ziemię i odbędzie się sąd. W czasie milenium sprawiedliwi będą w niebie, a ziemia będzie wyludniona. Co Bóg uczyni dla swojego ludu, kiedy ogień zgaśnie? Bo oto ja stworzę nowe niebiosa i nową ziemię. Błogosławieni cisi, bowiem oni odziedziczą ziemię. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, bowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. 2 Piotra 3,13. Lecz według Jego obietnicy oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. I to jest ten moment, o którym czytamy w Apokalipsie 21. I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. Gdzie ostatecznie będzie mieszkać Bóg razem ze sprawiedliwymi? Oto przybytek Boga z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Błogosławieni cisi, bowiem oni odziedziczą ziemię. Przyjaciele, za nami piękne studium, które pokazało nam Bożą sprawiedliwość i punkt kulminacyjny planu zbawienia. W tym momencie stanie się jasne, że Bóg zrobił wszystko, co mógł, żeby uratować tak wielu, jak mógł. Jednocześnie jednak musiał oczyścić wszechświat z grzechu. Nie będzie więcej szatana, demonów, bezbożnych grzeszników. Wszystko stanie się nowe. Każdy zostanie ukarany w jeziorze ognia zgodnie z tym, na co zasłużył. A na zgliszczach oczyszczonej planety Bóg stworzy nowe niebo i nową ziemię, na której nie będzie więcej bólu, smutku, śmierci. Wszystko będzie nowe. On pragnie, abyś był częścią Jego Królestwa. Żeby jednak tak się stało, On chce dać ci nowe serce już teraz. Otrzymasz je, przychodząc do Jezusa takim, jakim jesteś. On cię przemieni i sprawi, że narodzisz się na nowo. Pewnego dnia wszyscy się spotkamy. Przyjacielu, mam nadzieję, że gdy Jezus przyjdzie, znajdziesz się w mieście. Chrystus zapłacił za ciebie okup, żebyś się tam dostał. Musisz przyjąć to przez wiarę, zaprosić Go do swojego serca i pozwolić Mu uczynić cię nowym stworzeniem. On tego dokona. Pozwólcie, że zanim przejdziemy do części z pytaniami, pomodlę się razem z wami. Miłujący Panie, dziękujemy Ci za to zachęcające studium, pokazujące, że nadchodzi dzień, w którym nie będzie już więcej grzechu i cierpienia, a wszystko stanie się nowe. Nie będzie diabła. Panie, cieszymy się, że wszechświat wejdzie w wieczność wolny od wszelkiego bólu. Modlę się, Panie, abyśmy tego doświadczyli. Bądź z każdą osobą, która nas ogląda. Modlę się za tych, którzy jeszcze nie podjęli tej decyzji. Być może modlą się teraz razem ze mną i mówią: Panie Jezu, wejdź do mojego serca, przebacz moje grzechy, których żałuję. Daj mi nowe serce i poprzez swoje słowo pokaż mi, jak mam żyć dla Ciebie. Amen. Przyjaciele, jeśli modliliście się tą modlitwą, mam nadzieję, że jeszcze raz przestudujecie temat zbawienia. Zostańcie z nami, ponieważ za chwilę wracamy z odpowiedziami na Wasze pytania. Przejdźmy do pytań. Pytanie pierwsze. Czy bezbożni będą mogli zobaczyć sprawiedliwych znajdujących się wewnątrz Nowego Jeruzalem? Wierzę, że tak. Przypowieść o Łazarzu i bogaczu sugeruje, że przynajmniej przez krótki czas odkupieni będą mogli widzieć zgubionych, a zgubieni odkupionych. Będzie to wielki dzień rozliczeń. To będzie trudny czas. Wszyscy tam będziemy. Poza miastem znajdą się ludzie, których znaliśmy. Myślę, że w środku będą męczennicy, którzy patrząc na zewnątrz, zauważą swoich prześladowców i inkwizytorów, którzy widząc ich powiedzą: to są ci, których torturowaliśmy. Będzie więc możliwy tego rodzaju kontakt. To również część Bożej sprawiedliwości. Te osoby zostaną zrehabilitowane w oczach swoich prześladowców.
A potem odbędzie się sąd Wielkiego Białego Tronu, o którym czytaliśmy. Każda sprawa zostanie otwarta i przebadana w przypadku bezbożnych. Poważny czas. Kolejne pytanie. Ile będzie trwał okres od momentu, gdy święte miasto stąpi na ziemię, aż do chwili, gdy bezbożni zostaną zniszczeni przez ogień z nieba? Cieszę się, że mamy to pytanie. Zwykle wspominam o tym w czasie studium, ale dzisiaj zapomniałem. Nie wiemy. Czytamy, że szatan zostanie rozwiązany na krótki czas. To niesprecyzowany okres. Najdokładniejsze, co możemy znaleźć, to kiedy w liście do Hebrajczyków 11 czytamy, że przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go nazwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. W przypadku Mojżesza ten krótki czas trwał 40 lat, kiedy prowadził lud Boży przez pustynię z Egiptu do ziemi obiecanej. Nie wiem, czy będzie to 40 lat. Będą jednak mieli wystarczająco dużo czasu, żeby się zorganizować. Nie może to trwać zbyt długo, bo co będą jedli? Być może będą podtrzymywani Bożą mocą. Przy okazji, w Biblii wspomniany jest czas, zapomniałem, gdzie zapisane jest to proroctwo, w którym szukać będą ludzie śmierci, ale jej nie znajdą. W czasie milenium ci, którzy zostaną wzbudzeni przez Pana, będą podtrzymywani Bożą mocą. Nie wiem, czy będą mieli czas na uprawianie ziemi, jedzenie i wszystkie rzeczy, którymi normalnie się zajmujemy. Werset, do którego się odniosłeś, jest zapisany w Apokalipsie 9:6. Mamy następne pytanie. W jaki sposób zniszczenie upadłych aniołów i bezbożnych ludzi wpłynie na Boga? Myślę, że po milenium. Biblia mówi, że będziemy sądzić aniołów i zgubionych. Święci będą sądzić świat. Będziemy przeglądać księgi i każdy, kto zna kogoś, kto nie znalazł się w mieście, będzie miał możliwość, żeby poznać powody, dla których dana osoba się tam nie znalazła. Wszyscy dojdziemy do punktu, w którym będziemy całkowicie przekonani o tym, że Bóg był miłujący i sprawiedliwy. Bóg nie chce, żebyśmy wchodzili w wieczność, zgadując lub wątpiąc w Jego dobroć, sprawiedliwość i miłość. Mówi więc, daję wam wgląd we wszystko, co wiem, a także w cały proces rozpatrywania spraw. Ujawnia nam informacje. Wszyscy politycy mówią o transparentności. Bóg zademonstruje najwyższy poziom transparentności. Będziemy mieć dostęp do wszystkich zapisów dotyczących zgubionych. Wierzymy, że nasze grzechy zostaną zmyte krwią Jezusa i że zanim znajdziemy się w niebie, On skasuje zapisy na nasz temat. Ale w przypadku zgubionych tak się nie stanie. Może pojawić się inne pytanie. Pastorze Doug, a co, jeśli ktoś przez 40 lat żyje z Chrystusem, a potem odwraca się od Pana, wraca na złą drogę i przez kolejne 40 lat żyje dla diabła? Czy nadal będzie musiał zapłacić za grzechy pierwszych 40 lat, o których wybaczenie już prosił? Moja odpowiedź brzmi tak. Kiedy w przypowieści z Mateusza 18 zły sługa nie przebaczył swoim współsługom, okazane mu przebaczenie zostało cofnięte. Niektórzy ludzie myślą, o, będę musiał zapłacić tylko za nieprzebaczone grzechy, które popełniłem od pewnego momentu do mojej śmierci. Odpowiadam, to nieprawda. Albo jesteś zbawiony, albo zgubiony. Nie ma trzeciej opcji. Mamy kolejne pytanie. Biblia mówi, że wszystkie wyspy znikną. Czy stanie się to w czasie powrotu Jezusa, czy jakiś czas potem? Wielu naszych przyjaciół mieszkających na południowym Pacyfiku, na Hawajach, myśli, o, mamy kłopoty, co wtedy zrobimy? Jeśli jesteś zbawiony, nie martw się o to. A jeśli nie jesteś odkupiony, masz większe zmartwienia niż to, w jaki sposób przetrwać na wyspie. Kiedy Pan przyjdzie, zbawieni zostaną wzięci w górę. Myślę, że trzęsienie ziemi, w wyniku którego wyspy znikną, będzie miało miejsce krótko po tym, jak święci zostaną zabrani w górę. Nie martwcie się więc, że Bóg będzie musiał szukać was gdzieś w oceanie. Zapewniam, że jeśli należysz do zbawionych, nie masz się czym przejmować. Ktoś zadał dobre pytanie. Dlaczego Jezus pozwolił demonom wejść w świnie? Jest to odniesienie do historii o opętanym człowieku. Cieszę się, że padło to pytanie, ponieważ często jest ono zadawane. Wydaje mi się, że w Mateuszu czytamy, iż było tam ponad 2000 świń. Ponieważ demon powiedział do Jezusa, moje imię Legion, ktoś mógłby pomyśleć, że mężczyzna był opętany przez 2000 diabłów, ponieważ potem wszystkie świnie zostały opętane.
Zwierzęta wpadły w szał i jak lawina kotletów schabowych ruszyły pędem z urwiska. Wpadły do wody i utonęły w Morzu Galilejskim. Pamiętajcie, że 3/4 Morza Galilejskiego należy do terytorium żydowskiego. Świnie są nieczyste, a Morze Galilejskie wcale nie jest duże. Jeśli chcesz zdenerwować Żyda toksycznym wyciekiem, wpuść 2000 świń do Morza Galilejskiego. Kiedy rozdęte tusze świń zaczęły wypływać na brzeg Tyberiady, Kafarnaum, Kany, Żydzi zaczęli pytać, o co chodzi? Historia ratunku tego człowieka, zapisana przez Mateusza, Marka i Łukasza, była wydarzeniem ogólnonarodowym. Jezus przepłynął ocean i uratował jednego człowieka, czyniąc go ewangelistą. Wszyscy poznali tę historię, ponieważ pasterze świń. Demony myślały, zniszczymy świnie i wszyscy ci ludzie odejdą od Boga. Świnie stały się jednak powodem, dla którego wiele osób zwróciło się do Boga, ponieważ zastanawiali się, co się stało i interesowali się tym wydarzeniem. Przy okazji, Bóg nie chce, żebyśmy hodowali świnie na pożywienie, a oni to robili. Pokazał im więc, że lepiej, aby wyrzucili je do jeziora. Następne pytanie. Czy 1000 lat nie ma znaczenia profetycznego? Kolejne dobre pytanie. Kiedy studiujemy proroctwa biblijne, na kolejnych spotkaniach będziemy mówić o wielu innych proroctwach, a więc nie przegapcie tego. Widzimy, że dzień oznacza rok. Niektórzy zastanawiają się więc, czy 1000 lat nie ma znaczenia duchowego. Żydowski rok ma 360 dni, więc oznaczałoby to 360 tysięcy lat. Nie mam nic przeciwko temu, żeby tak było, jeśli mamy wtedy mieszkać i królować z Chrystusem. Myślę jednak, że chodzi tutaj o literalne 1000 lat, ponieważ od stworzenia świata do dzisiaj minęło mniej więcej 6 tysięcy rzeczywistych lat. Następny 1000 ma być szabatem, który spędzimy z Panem. Nie wiemy, kiedy przyjdzie Jezus. Nikt nie zna dnia ani godziny. Żyjemy jednak przy końcu tych 6000 lat, a przez kolejne 1000 lat Ziemia ma odpoczywać. Myślę więc, że są to rzeczywiste lata. Inny powód wiąże się z wersetem z Apokalipsy, w którym czytamy, że czasu już nie będzie. Wygląda więc na to, że w momencie, gdy wejdziemy do wieczności, Bóg nie będzie już używał profetycznej metody dzień za rok. Lata to po prostu lata. Werset, do którego się odnosiłeś, jest zapisany w Apokalipsie 10. Tutaj mamy moje ulubione pytanie. Nigdy wcześniej nie słyszałem, żeby ktoś o to pytał. Skoro w Królestwie Niebios wszyscy będziemy młodzi, dlaczego Biblia mówi o 24 starcach? To urocze. Też nigdy wcześniej nie słyszałem takiego pytania. Pamiętam, że kiedy sam zostałem chrześcijaninem, miałem około 20 lat i byłem zdziwiony, że w zborze powiedziano mi, chcemy, żebyś został starszym. Odrzekłem, nie pośpieszajcie mnie, jestem dopiero po 20. Nie chcę być starszym Dagiem, z całym szacunkiem dla mormonów, ale każdy z ich misjonarzy ma znaczek, na którym napisany jest starszy Smith albo starszy Jones. A przecież wielu z nich ma nie więcej niż 20 lat, a niektórzy nawet nie przekroczyli 20. Określenie starszy jest w Biblii wyrażone słowem presbiterus i zwykle oznacza osobę pełnoletnią i doświadczoną. Na przykład Kościół presbiteriański był prowadzony przez starszych. Kiedy używamy tego określenia, nie oznacza ono, że osoby te wyglądają staro. Oznacza ono ludzi mających doświadczenia z Bogiem. Nawet Hiob mówi o starszych w niebie. Synowie Boży wokół jego tronu, tak. Mamy kolejne pytanie. Kiedy będzie miał miejsce wielki ucisk, o którym wspomina Biblia? W odniesieniu do drugiego przyjścia Chrystusa. Będziemy studiować na ten temat, więc nie przegapcie tego. Jeśli mówiłem, że nie powinniście stracić poprzednich wykładów, to w przypadku tych nadchodzących jeszcze bardziej to podkreślam. Czas ucisku zacznie się, kiedy zwierzę wprowadzi prawa religijne, zmuszając wszystkich do dokonania wyboru pomiędzy przestrzeganiem przykazań Bożych i przykazań ludzkich. Piotr mówi, że powinniśmy bardziej słuchać Boga niż ludzi. Jeśli nie będziemy posłuszni, pewna religijna organizacja polityczna, narody świata nigdy nie połączą się w jeden naród, mówi o tym Daniel w 2 rozdziale swojej księgi. Powstanie jednak pewnego rodzaju religijna konfederacja, która będzie ustalać prawa i zastraszać ludzi. Jej przywódcy będą mówić nam, jak i kogo mamy czcić. Za wszystkim będzie stała moc zwierzęcia.
Jeśli nie będziemy z nim współpracować, zabronią nam kupować i sprzedawać. Nie powinno nas to zaskoczyć, ponieważ nawet teraz rządy nakładają sankcje polegające na tym, że kraje nie mogą kupować ani sprzedawać. Ale wtedy będzie się to działo na poziomie osobistym. Chyba wszyscy mamy świadomość, że jesteśmy w przededniu wprowadzenia cyfrowej waluty. Większość ludzi już teraz nie używa gotówki. Kontrolowanie handlu będzie więc bardzo proste. To będzie mały czas ucisku. Wielki czas ucisku rozpocznie się, gdy wydany zostanie wyrok śmierci. Wtedy spadnie się 7 plag ostatecznych. Będzie to wyjątkowo ciężki czas. Krew, poparzenia spowodowane ogromnym gorącem, woda zamieni się w krew. Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata. Tak ciężki, a jednocześnie tak wspaniały czas. Mamy następne pytanie. Jezus powiedział, w domu mego Ojca wiele jest mieszkań. Jednak w Izajaszu 65 czytamy, że będziemy budować domy i w nich mieszkać. Jak to wyjaśnić? Tak, każdy z nas otrzyma przygotowane przez Boga mieszkanie w Nowym Jeruzalem. Być może będzie to miasto wielopoziomowe. Bóg powiedział, że nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. W kulturze żydowskiej, kiedy kobieta przyjęła świadczyny, a rodziny zgodziły się na małżeństwo pomiędzy dwiema osobami, mężczyzna wracał do domu swojego ojca i tam budował komnatę weselną, specjalne pomieszczenie dla nowożeńców. Kiedy wszystko było gotowe, zabierał swoją przyszłą żonę do tego miejsca, które zazwyczaj łączyło się z domem jego ojca. Chrystus używa tutaj języka związanego z małżeństwem. Nie musimy się martwić, ponieważ Jezus nie zapomni o nas, tak jak oblubieniec nie zapomina o swojej oblubienicy, gdy przygotuje dla niej to szczególne miejsce. Będziemy mieć mieszkanie w mieście, ale potem Bóg powie, idźcie dalej, badajcie ziemię. Odkupieni i cisi odziedziczą ziemię. Czytamy, że wtedy będziemy budować domy i podobnie jak Jozue podzielił ziemię obiecaną pomiędzy Izraelitów, tak Bóg w jakiś sposób podzieli nowy świat pomiędzy 144 tysiące i cały ten wielki tłum zbawionych. Każdy z nas będzie miał własną przestrzeń, w której będziemy uprawiać winorośle i jeść ich owoce. Każdy pod swoją winoroślą i pod swoim drzewem figowym. Następne pytanie. W którym momencie historii świata Duch Święty zostanie zabrany z ziemi? Nastąpi moment, w którym czas łaski się zakończy. Prawdopodobnie zaraz po zakończeniu małego ucisku. W czasie tego ucisku Boży lud będzie prześladowany, nie będzie mógł kupować ani sprzedawać, ale nadal będzie głosić. Jezus powiedział, będziecie prowadzeni przed namiestników i przed królów na świadectwo. I dodał, nie troszcie się o to, co będziecie wtedy mówić, bo Duch Święty wam to podpowie. W tym czasie ludzie nadal będą się nawracać. Natomiast chrześcijanie, których wiara nie jest ugruntowana, odejdą od Boga. W czasie małego ucisku Duch Święty nadal będzie poruszał ludzkie serca i nakłaniał ich do podjęcia decyzji dla Boga. Myślę, że pod koniec tego okresu zostanie on ostatecznie zabrany. Ci mieszkańcy ziemi, którzy będą zgubieni, dostaną się pod całkowitą kontrolę demonów. Lud Boży nadal będzie miał Ducha Świętego. Tak, będzie zapieczętowany Duchem Świętym. Kolejne pytanie. Pastorze, w jednej z poprzednich prezentacji mówiłeś o tym, co dzieje się z człowiekiem po śmierci. Jak należy rozumieć werset? Wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Tak, to jest werset z drugiego listu do Koryntian 5. Paweł wiele razy był w więzieniu z powodu swojej wiary. Myślę, że wiedział, iż jego dni są policzone. I napisał, wolałbym wyjść z ciała i zamieszkać u Pana, ale jestem tutaj z wami, żeby wam służyć. Użył tutaj określenia, wyjść z ciała i być w obecności Boga. Kiedy wierzący umiera, jego następna świadoma myśl to moment zmartwychwstania, otrzymania chwalebnego ciała i wstąpienia w górę na spotkanie z Panem. Od momentu, kiedy Jan Hus czy ktokolwiek inny w historii zmarł, upłynął tysiące lat. Zmarł jako męczennik i kiedy tylko zamknął oczy, czy kiedykolwiek mieliście w pracy bardzo ciężki dzień, po którym wzięliście gorący prysznic, wyczerpani położyliście się do łóżka, zamknęliście oczy i nagle usłyszeliście dźwięk budzika? O, a czemu on już dzwoni?
Byliście przekonani, że spaliście 3 minuty, a tak naprawdę było to 7 godzin. Też kiedyś miałem takie noce. Kiedy byłem nastolatkiem, budziłem się po 10 godzinach, chociaż myślałem, że minęło dopiero 10 minut. Na Ziemi nadal toczy się życie, ale zmarli nie mają świadomości upływającego czasu. Możecie więc cieszyć się ze względu na waszych bliskich, którzy zmarli w Jezusie, ponieważ obudzą się w Jego obecności. Jeszcze nie miało to miejsca. Następne pytanie. W niebie nie będzie nocy. Czy to oznacza, że nie będziemy potrzebowali snu? Nie wydaje mi się, żebyśmy potrzebowali wtedy snu z powodu zmęczenia, ale na pewno będziemy odpoczywać. Czytamy. Biegną, a nie męczą się, chodzą, a nie ustają. Zawsze będziemy mieć energię na to, co będziemy chcieli robić, ale myślę, że będzie również czas na odpoczynek. Biblia mówi, że w niebie będzie szabat. W Izajaszu 66 jest napisane. I stanie się, że od nowiu do nowiu księżyca i od szabatu do szabatu przychodzić będzie wszelkie ciało, aby oddać pokłon przede mną. Nie tylko Żydzi, ale wszelkie ciało. Jednym z elementów szabatu jest odpoczynek. Myślę, że będą dni. Czytamy, że światło słoneczne będzie 7 razy jaśniejsze, a noc w niebie będzie tak jasna jak nasze obecne dni. Będzie więc jaśniejsza i ciemniejsza pora. Moim zdaniem w tym ciemniejszym czasie chętnie udamy się do naszych domów, żeby poleżeć na hamaku zrobionym z gałęzi winorośli i uciąć sobie drzemkę. Nie ma w tym nic złego, po prostu odpoczynek. Jestem w niebie, o nic nie muszę się martwić. Żadnych koszmarów nocnych. Będzie wspaniale. Ktoś pyta, jest to częste pytanie, co Biblia mówi na temat kremacji? Czy jest ona zgodna z Biblią? Wiąże się to z naszym studium na temat śmierci. Zazwyczaj w Biblii, kiedy ktoś umiera, odbywa się typowy pochówek. Czytamy, że Abraham, Izaak i Jakub zostali pogrzebani. Jakub został zabalsamowany przez Józefa w Egipcie i pogrzebany w ziemi obiecanej. Ciało Józefa również zostało zabalsamowane, zabrane do Izraela i pochowane w ziemi Efraima. Dawida i innych królów także grzebano w ziemi. Mamy jednak kilka wyjątków. Kiedy zmarł król Saul i Filistyni okaleczyli jego ciało, mężowie z Jabesz-Gilead ocalili szczątki jego i jego synów, którzy również zginęli i je spalili, a potem pochowali ich kości. Saul prawdopodobnie nie będzie zbawiony, ale jego syn Jonatan raczej tak. Kremacja nie przeszkadza w tym, żeby osoba została zbawiona. W średniowieczu chrześcijanie byli paleni na stosach z powodu swojej wiary. To niczemu nie przeszkadza. Niektórzy pytają, jak Bóg znajdzie wszystkie części i złoży je w całość? Bóg uczyni ich nowymi. Stare rzeczy przeminą, wszystko stanie się nowe. Nie musimy się więc martwić, że Pan nie będzie w stanie nas wzbudzić. Protestanci zazwyczaj stoją na stanowisku, że ponieważ Bóg stworzył człowieka na swój obraz, nawet w śmierci jesteśmy do Niego podobni, więc powinniśmy zachować ciało w takiej formie. Jednak gdy umierasz, proch i tak w końcu wraca do prochu. Jeśli nie zastosujemy specjalnych środków, zamienimy się w pył. Kolejne pytanie. Co Biblia mówi na temat rozwodu i ponownego małżeństwa? Wydaje się, że jest to powszechny problem nawet w Kościele. Tak, dobre pytanie. Wydaje mi się, że w jednej z prezentacji wspominaliśmy, iż w XIX wieku na 30 albo 35 małżeństw był tylko jeden rozwód, a może nawet na 50 małżeństw. W każdym razie zdarzał się rzadko. W miarę upływu czasu sytuacja się pogarszała. Chyba w latach 60. i 70. stała się naprawdę zła. Ludzie czuli się wyzwoleni. Brali szybkie śluby i szybkie rozwody. 50% małżeństw kończyło się rozwodem. Obecnie statystyki trochę się poprawiły, a wśród chrześcijan sytuacja wygląda jeszcze lepiej. Osobiście myślę, że jest to spowodowane tym, w jaki sposób podchodzimy do przymierza z Bogiem, a także błędnymi koncepcjami miłości. Miłość to nie ckliwe uczucie, które oglądamy w filmach. Miłość to zobowiązanie, poświęcenie i decyzja. Musisz kochać osobę, którą nie zawsze da się kochać. W przeciwnym razie Karen nigdy nie pokochałaby mnie. Podejmujesz decyzję. Zawierasz przymierze przed Bogiem. Jedynym biblijnym powodem rozwodu, o czym czytamy w Mateuszu 5 i chyba 19, jest cudzołóstwo.
Kiedy przysięga zostaje złamana, jest to podstawa do rozwodu, ale Bóg nie mówi, że musi do niego dojść. Pastorze Doug, nie mamy już czasu na kolejne pytanie, ale zapraszamy na kolejne wykłady. Będziemy poruszać bardzo ważne tematy. Następne spotkanie poświęcimy kwestii świątyni. Wiele osób zastanawia się, czy zostanie ona odbudowana w Jerozolimie. Tak, odkryjemy tajemnicę świątyni. Będziecie zaskoczeni tym, jak wiele cennych lekcji możemy wyciągnąć z trzech świątyń, o jakich mówi Biblia i w jaki sposób Jezus ujawnia w nich cały plan zbawienia. Nie jest za późno, żebyście zaprosili przyjaciół, aby przyłączyli się do nas już następnym razem. Zapraszamy.